Franciszek zmienia papieską rezydencję w centrum ekologiczne. Papież Franciszek zlecił przebudować letnią rezydencję papieską Castel Gandolfo w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rolnictwa. Władze państwa watykańskiego poinformowały 2 lutego, że przebudowa ogrodów i budynków nad jeziorem Albano będzie się odbywać w najbliższych miesiącach. 55-hektarowy kompleks służył papieżom jako letnia rezydencja od początku XVII wieku. Oprócz 2 pałaców i terenów parkowych obejmuje również grunty rolne i zabudowania gospodarcze. Ostatnio spędził tam kilka letnich dni w pierwszych latach po ustąpieniu Benedykt XVI. W 2016 roku papież Franciszek zlecił przekształcić papieskie wille w muzeum. Każdego roku odwiedza je tysiące osób. Przyszłe Centrum Edukacji Ekologicznej i Rolnictwa będzie nosiło nazwę Borgo Laudato Si. Jego nazwa pochodzi od encykliki ekologiczno-społecznej o tym samym tytule, opublikowanej przez Franciszka w 2015 roku. Podpisany przez papieża statut projektu opublikował gubernator państwa watykańskiego 2 lutego. Dyrektorem centrum papież mianował podsekretarza Watykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju księdza Fabio Baggio. Ksiądz Isakowicz Zaleski powiedział, że w sytuacji, gdy następca świętego Piotra bardziej troszczy się o ekologię niż o ewangelizację i obronę życia poczętego, trzeba modlić się o to, aby nowe konklawe nastąpiło jak najszybciej.